zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, w testamencie jest napisane, nie będziesz miał cudzych bogów przede mną. No, a teraz wygląda na to, że służba zdrowia w Anglii zamienia się w Boga. Będzie bardziej ważna niż Bóg. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, dlaczego tak jest? No, w Anglii jest opieka zdrowotna państwowa dosyć głęboko osadzona w całym systemie, to płatne jest to przez podatki. No ale niestety żydowskie dziecko, młoda dwuletnia dziewczynka, służba zdrowia powiedziała, że w zasadzie no to trzeba ją uśpić, albo co najmniej odłączyć od systemu, od sprzętu medycznego, pomimo, że rodzice hasydzi, żydowscy hasydzi, dziewczynka nazywa się Alta Fixler, miałaby szansę, żeby spróbować, no żeby żyła, no, żeby albo żyła w Izraelu, albo w Stanach Zjednoczonych. Obydwa kraje wyraziły zainteresowanie, żeby przyjąć tą dziewczynkę do swojego systemu leczniczego, no ale służba zdrowia brytyjska powiedziała, nie, musi w zasadzie być odłączona. Ona miała skomplikowane, ciężkie uszkodzenie mózgu. Kiedy się urodziła, no to nie pokazywała znaków życia. Doprowadzili do tego, że została ożywiona. No i ona dzisiaj jest pacjentką w Królewskiej Szpitalu dla Dzieci w Manchester. No i tam jej rodzice izraelscy, angielscy hasydzi, obydwoje mają obywatelstwo izraelskie, no ale to chyba wszyscy Żydzi na całym świecie mogą mieć obywatelstwo izraelskie. No ojciec ma jeszcze dodatkowo obywatelstwo amerykańskie. Oni chcą wziąć to dziecko do Izraela albo do Ameryki. W Ameryce Chuck Schumer, który nie mieszka w Izraelu, no ale jest, no nie wiem, czy on jest wierzącym Żydem, ale jest z pochodzenia Żydem, demokracyta. On jest w partii republikańskiej, demokratycznej. No i on zapewnił wizę dla tej dziewczynki, dla tej Alty, żeby przyjechała, żeby być leczona. Ma również poparcie w Ameryce od republikanina Mario Rubio. Także no troszeczkę Anglicy dają plamę z tym zdecydowaniem, kto jest Bogiem, kto ma żyć, kto ma nie żyć. No bo jeżeli rodzice chcą wziąć to dziecko do jakiegoś innego kraju, no to służba zdrowia, no to jednak powinna służyć zdrowiu i zostawić dziewczynkę w spokoju. Ale cały ten system zabronił w zasadzie i walczy, odmówił tego, żeby dziecko zostało wywiezione, czy opuściło szpital. Odmówili utrzymania tego przy życiu. No i nie tylko, że nie chcą wypuścić jej dziewczynki, ale to mówią, że będą odłączali. No jest to dosyć sytuacja makabryczna. W Anglii ta Alta Fixler, no to nie jest pierwszą dziewczynką, pierwszym dzieckiem w takiej sytuacji. Cztery lata temu była podobna sytuacja, kiedy służba zdrowia, eksperci, lekarze, doktorzy powiedzieli, że najlepsze dla zdrowia dziecka to jest to, żeby było martwe. No jest to makabra. Jest to makabra ateistyczna, kiedy fachowcy od medycyny po prostu mówią, że w najlepszym interesie dziecka, życia dziecka, to jest śmierć dziecka. No, to jest z orwellowskiej jakieś, no bezboskie, no bo w sumie doprowadzenie do śmierci, no śmierć naturalna, czy śmierć z takich powodów, to jest jedna sprawa, ale z drugiej to, co służba zdrowia robi. Cztery lata temu
4 lata temu był taki Charlie Gard, to też była taka sytuacja. On był w szpitalu w Great Ormond Hospital. No i właśnie tam powiedzieli, że lepszą opcją dla niego jest, dla jego życia jest śmierć. Pomimo tego, że było zezwolenie i tam ludzie zorganizowali, rodzice zorganizowali transport do innego szpitala międzynarodowego, żeby była takie eksperymentalne no, nie tyle doświadczenie, ale eksperymentalne leczenie. 3 lata temu rodzice 6-miesięcznej Alfie Evans, no to oni mieli podobne problemy, no i też służba zdrowia angielska zabroniła tą możliwość. Papież Francis się zaangażował w to, no i powiedział, że to dziecko może być przyjęte w Rzymie do szpitala Bambino Jesu Hospital, czyli Dzieciątka Jezus, szpital Dzieciątka Jezus, i tam miała być przyjęta, no i służba zdrowia zdecydowała, że jest służbą śmierci, no i zabroniła. No i teraz jest okres czy czas na tą biedną Altę. Także to by była jedna sytuacja, jeżeli te wszystkie urzędy czy ministerstwa by powiedziały, że nie mamy forsy, nie mamy pieniędzy, nie będziemy wydawać na te nadzwyczajne systemy opieki medycznej, jeżeli nie ma szansy na to, że dziecko wyzdrowieje czy powróci do normalnego życia. W medycynie, w lecznictwie zawsze kwestia pieniędzy jest zawsze ważna, no i to wszystko jest jakoś balansowane, szczególnie kiedy to idzie na całą społeczność, no ale podchodzenie teraz jest bardzo, bardzo jakieś takie mechaniczne. No ale czy to jest kwestia pieniędzy? No oni tego nie powiedzieli, Zawodowcy, lekarze, eksperci, oni powiedzieli coś makabrycznego, oni powiedzieli po prostu coś tak groteskowego, że to nie chodzi o to, nie chodzi o to, że nawet jeżeli leczenie by nie kosztowało grosza, nie kosztowałoby pensa, no to Alta Fixler, ona musi być, trzeba jej odmówić możliwości, żeby była leczona gdzieś indziej, dlatego że eksperci doszli do wniosku, że ta decyzja jest taka, że ona nie ma jakości życia. Ona nie ma po prostu jakości życia i cały ten problem z jej życiem, no to jest lepiej, żeby zmarła. No słysząc to są jacyś lekarze Mengele. To nie są lekarze, to są jacyś zbrodniarze. Człowiek no nie śmieje się, ale to jest, można powiedzieć, przez łzy. To jest jakaś taka dziwaczność tych czasów ateistycznych. To jest ocena moralna, tak? To jest ocena moralna, to nie jest ocena medyczna. No i samo w sobie, czy rodzice jako chasydzi, no to wszystko jest... w całe te korzenie tego wszystkiego, no to jest w tym, że Żydzi, tak samo jak i katolicy, no fundamentalnie wierzą w to, że ludzkie życie jest najważniejsze, niezależnie co się dzieje naokoło, no i bez w sumie wyjątków. Judaizm tych ludzi, no to nie jest tylko system wierzenia, ale to Żydzi robią wszystko, no bo mają jakieś takie przewodnictwo od od koszernego jedzenia, poprzez jak oni tam mają się modlić, zakładają te najróżniejsze pudełeczka na głowę, te też nie,
szaliki czy tego rodzaju te nakrycia, no to nie są szaliki, to ma swoją jakąś nazwę, tą myckę mają, także te Żydzi są bardzo konkretni w wypadku tej swojej wiary i religii. No i teraz sytuacja z tym dzieckiem. Jeden z rabinów, no to się wypowiadał, że w zasadzie w Talmudzie to nie jest powiedziane, czy tam w tym żydowskim prawie to nie jest powiedziane, że to dziecko powinno być podłączone do tych wszystkich maszyn, no ale rabin powiedział, że jak już zostało podłączone, no to wyłączenie tego, no to już jest skazywanie na śmierć. No jest coś w tym wszystkim. Jak się tłumaczy ta służba zdrowia, żeby zabronić tej rodzinie Fixlerów, żeby zabrać do jakiegoś innego szpitala. No eksperci tłumaczą, że ona by bardzo cierpiała w czasie podróży, że ona w czasie tego transportu by bardzo cierpiała. No ból miliony, setki milionów ludzi ma, coś ich tam boli. I czy to jest powód, że życie jest mniej warte, bo ktoś ma ból głowy. No ale to są tacy dzisiejsi nowi ateistyczni barbarzyńcy. To są po prostu komunistyczni barbarzyńcy, że oni liczą po prostu wszystko naokoło siebie. No i z reguły chodzi też o pieniądze. No ten dzieciak nie może liczyć, nie może zdecydować, a rodzicom jest to zabronione. Eksperci no, nie są w stanie powiedzieć, jak ta dziewczynka i ile ona ma bólu, ale to w dzisiejsze czasy ateistyczne doprowadziły do tego, że współczucie na cudzą krzywdę i cudzy ból doszło do takiego absurdalnego poziomu, że w zasadzie wybiera śmierć innego człowieka. No i teraz ta kwestia, decyzja życia i śmierci, no to czy to jest najlepsze, żeby to zostało zostawione w rękach lekarzy, medycyny czy sędziów, no to może jednak trzeba by było to zostawić rodzicom, tak? Zostawić to wszystko rodzicom. No rodzice, którzy przypuszczalnie nikt bardziej nie kocha niż oni. Matka i ojciec, Abraham Fixler i Chaya Fixler, no to może im zostawić po prostu to dziecko i już ich nie męczyć tymi przepychankami szpitalnymi, przepychankami prawniczymi, no to jest po prostu jakaś tortura. Wiadomości są takie, czy sytuacja jest taka, że Sąd Najwyższy się zastanawia, czy podłączyć się do tego wszystkiego i decydować, no bo wiadomości międzynarodowe zajęły się tym wszystkim, tak jak wspominałem, Izrael się zainteresował, Ameryka się zainteresowała. Jeden z izraelskich premierów wypowiedział się na ten temat, no i właśnie kontaktował się z angielskim księciem Karolem, także coś się dzieje, no tak jak wspominałem, Rubio i Schumer się do tego włączają. To oczywiście, że ktoś może powiedzieć, że no trzeba wyłączyć tego dzieciaka z tych elektryczności, z tych medycznych urządzeń w takiej sytuacji, w jakim ona jest, ale jednak decyzja zostaje, powinna zostawać moralnie w rękach rodziców. Oni mają jednak coś do powiedzenia. Tak, także historia tej rodziny pokazuje to, że jednak no w Biblii coś jest. W Biblii coś jest, że nie można stawiać nikogo przed Bogiem. No i w tym wypadku lekarze, prawnicy, urzędnicy stawiają się przed Bogiem, no i decydują o życiu i śmierci.
Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyn-dzyn o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, niepublikowanego filmiku. Na razie platforma Prawda no blokuje, zablokowała mnie na 7 dni. Puszczam teraz na równoległej platformie. Ludzi dużo tam, za dużo się nie pojawia. No mam nadzieję, że zacznie się więcej pojawiać. Mam nadzieję, że wrócę na platformę Prawda, no ale czy na jak długo? No zobaczymy. Kanał jest ścigany, kanał jest usuwany, kanał jest cenzurowany. Nie jest przyjemnie. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów, dziękuję, że wierzycie, Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Głosujcie na normalnych, patrzcie się, co się dzieje, sytuacja nawet w tej służba zdrowia angielska, która decyduje, żeby po prostu śmierć była lepsza niż życie, nie jest to dobre. Przekaz dla socjalistów. No jeżeli głosowaliście na Bidena, widzicie, co się dzieje. Afganistan, ceny benzyny, inflacja totalna, nie jest ciekawie. Służba zdrowia taka państwowa, no, którą Biden, czy Obama, czy Clinton wprowadzają, no to właśnie taka będzie. Taka będzie służba zdrowia. Będą pieniądze, będzie odłączanie. Wszystko to się będzie przesuwało coraz bliżej, za 30-40 lat, no to po prostu będą, możliwe, że będą odłączali ludzi, którzy powinni iść na emeryturę, przestali pracować, co ich będą odłączali. Zdrowia dla normalnych.